Proszę bardzo. Proszę pan. Abstrahując od tego, na ile to jest realistyczny scenariusz, gdyby taki reset amerykańskich stosunków w Europie się tutaj powtórzył i my byśmy się znowu zbliżyli do tych naszych przyjaciół ze wschodu, czyli byśmy z tymi w cudzysłowie braćmi Słowianami, czy to by nas od tych nieszczęsnych 300 miliardów, które mamy zapłacić, nie uchroniło? Nie wiem. Nie wiem, dlatego że, proszę pana, bardzo dużo zależy od tego, jaki pogląd na tę sprawę miałaby Moskwa i Berlin. Nas nikt by nie pytał o to, po co. Jeśli mogę szybko, drugie pytanie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Może on będzie trochę takie naiwne, ale załóżmy, że miałby pan wytłumaczyć komuś pozbawionemu takiej wyobraźni politycznej, z czym by się wiązała ta dominująca pozycja ekonomiczna, co za tym idzie społeczna, ale takim, jakby się to przełożyło na takiego po prostu szarego człowieka, tak? No szary człowiek, na przykład tutaj w Ciechanowie, jeśli by się okazało, że nieruchomości tutejsze muszą być, prawdopodobnie nie byłby wyrugowany z nieruchomości, którą zajmuje, tylko zostałby odczynszowany. Musiałby płacić haracz, no i tyle, wie pan. Teraz już nikt niewolników nie zabija. Jest taka książka Historia medycyny SS, w której to autorzy bardzo precyzyjnie, tak z niemiecką pedanterią, podają statystyki, takie właśnie wyliczenia. Ile Niemcy, znaczy Rzesza Niemiecka miała z jednego więźnia obozu koncentracyjnego. Okazuje się, że bardzo niewiele, około kilku marek, niecałe 4 marki. I to w dodatku przy uwzględnieniu nawet takich pozycji jak dochód z utylizacji zwłok. No to z żywego niewolnika ma się znacznie więcej dochodu. Po co go zabijać? Raz, że to nieładnie. A po drugie, no po co? No, wie pan, można go eksploatować aż do śmierci. A czasami nawet i dłużej, bo długów narobi, to i jego dzieci można eksploatować. Proszę bardzo. Zapytanie poważne. Jeżeli chodzi tutaj Rosja, Niemcy, Polska, to co te narody zbliża? Niemcy i Rosję. Wielka miłość do Polski, prawda? Może jakieś niesnaski, między nimi są, prawda, i wojny bywały, to jest wielka miłość. Nigdy Niemcy nie pozwolą, żeby Rosjanie opanowali cały kraj, cały Polski, i Rosjanie nigdy nie pozwolą, tak jak było w 1939 roku. Oni pójdą na jakiś układ, prawda, i to jest uprawniona pana teza, ja się z tą tezą zgadzam. Jeżeli chodzi tutaj o roszczenia żydowskie, większość tych roszczeń żydowskich to nie ma spadkobierców. A jeżeli nie ma spadkobierców, to jest... Nie większość, wszystkie nie wszystkie. Mają. To jest konstrukcja prawna, prawda, że proszę to mnie pana, nie przechodzi na skarb państwa. Proszę nie pana... Nie prawa rzymskiego. Prawo proszę rzymskie pana, mówi. Wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy o tym wiedzą, również Żydzi o tym wiedzą, ale oni wcale nie mówią, że oni są spadkobiercami w rozumieniu cywilnoprawnym, tylko po prostu chcą dostać te pieniądze i tyle. No to jak ja bym powiedział, jestem przedstawicielem ziemian polskich, prawda? I chcę odebrać te majątki ziemskie, co tutaj były na okolicy, prawda? Na organizacje. To organizacje żydowskie, prawda? Różne stowarzyszenia chcą te majątki odebrać, cedować na siebie. To jest bzdura prawna, totalna. Proszę pana, ale proszę pana, no zgadzam się z panem, tylko jak przychodzi do pana bandyta, przystawia panu do głowy pistolet, to on nie, prawnych argumentów nie używa, tylko mówi, dawaj portfel i tyle. I to wie pan, nie dyskutuje. A czego są nasze służby i nasze elity? Może pseudoelity? No, dobre pytanie, wie pan, dobre pytanie. Nasze służby są, to taki był dowcip kiedyś Gołas z Kobuszewskim, Jasiu Wężykiem. Jak pytał Kobuszewski Gołasa, do czego jest ta rura? A Gołas mówi, ta rura jest do niczego. O, to właśnie. Ale kwestia jeszcze ukraińska, prawda? Proszę? To trochę bym się z panem zgodził, już kwestia ukraińska, prawda? Jeżeli no. Czy nie uważa pan, panie redaktorze, że lepiej dla Polski, jeżeli ci Ukraińcy, tu Białorusini są, pracują jak wyznawcy islamu? Jeżeli chodzi o wpływy, prawda? Kiedyś rywalizowaliśmy z Rosją o wpływ na Słowiańszczyźnie. Do 1939 roku zachodnia Ukraina, zachodnia Białoruś była wtedy w granicach terytorium Polski.
Ja myślę, że ta rywalizacja nadal się może i cicha odbywa, prawda? Czy nie, nie mamy na tyle siły, pan, ale okienka geopolityczne, panie redaktorze, mogą się zmienić. O geopolityce, ja mam zdanie dosyć takie sceptyczne. A to z jednego powodu, bo nigdy tam się tak poważnie geopolityką nie zajmowałem, ale miałem kolegów, którzy bardzo byli wielkimi geopolitykami. Ale proszę usiąść, wystarczy, że ja stoję. No i oni mnie przekonywali jeszcze w połowie lat 90., że Polska powinna się złączyć z Rosją, dlatego że istnieje lej kontynentalny i ten lej kontynentalny przesądza o naszych wyborach takich politycznych. No prawie, że mnie przekonali. Ale potem Polska zaczęła się starać o przyjęcie do Unii Europejskiej i ci sami koledzy, geopolitycy tędzy, zaczęli mnie przekonywać, że Polska powinna z Niemcami. Ja mówię, jak to? Przecież lej kontynentalny cały czas jest w tym samym miejscu. A co tam lej kontynentalny? Także przestałem wierzyć w geopolitykę, bo to takie są. To jest literatura. Proszę bardzo. Wie pan, to, że w Polsce... To nieprawda, że w Polsce... Proszę pana, to szkoda, że tak późno pan to pytanie zadał, bo już tu pani tego, ale powiem jedną rzecz. Polska leżąca w tym samym miejscu mniej więcej Europy geopolitycznie w swoim czasie była europejskim mocarstwem, które kształtowało politykę europejską, a nie tylko jej kibicowało. Więc w tym samym miejscu, także nie zwalajmy wszystkiego na miejsce, w którym jesteśmy, bo tu cały czas w tym samym miejscu jesteśmy, tylko z jakichś innych powodów musiało to się... Ale niech mi pan pozwoli, niech mi pan pozwoli dokończyć, bo jak pan mi nie, będzie przerywał, to nic nie zdążę powiedzieć, a już musimy się sprężyć. Otóż Polska była mocarstwem, ale nim być przestała z dwóch powodów. Po pierwsze, za panowania Zygmunta Augusta, więc bardzo wcześnie to się zaczęło, załamał się program ruchu egzekucyjnego, który prowadzić miał do wzmocnienia państwa i do wzmocnienia finansów państwowych. Ale to jeszcze byśmy jakoś wytrzymali. Natomiast bardzo poważne następstwa pociągnął za sobą potop szwedzki. On trwał 5 lat, ale doprowadził do takiej dewastacji kraju, aż trudno w to uwierzyć, która jest porównywana ze zniszczeniami w czasie II wojny światowej. Jest jak najbardziej porównywalna. I w rezultacie potopu szwedzkiego pojawiła się w Polsce grupa społeczna, której przedtem nie było. Mianowicie szlachta gołota. Szlachta gołota to byli ludzie, którzy utracili wszelkie źródła utrzymania, ale mieli jedną rzecz, prawa polityczne. I natychmiast się nauczyli te prawa polityczne komercjalizować. I tak się narodził Jurgeld, czyli agentura, która już w wieku XVII, a zwłaszcza w wieku XVIII, to była plagą życia publicznego w Polsce. Sejm czteroletni dobrze rozpoznał sytuację i w jednej z ustaw pozbawił szlachtę gołotę praw politycznych. Odebrał im prawo głosowania na sejmikach, czyli wybierania posłów, czyli odebrał im prawa polityczne. Ale niestety już za późno było. Także Polska upadła na skutek własnych błędów, które tam się były owocem między innymi działań państw ościennych. Ale państwa ościenne nie mają obowiązku dbać o polskie interesy i siłę Polski i prężność narodu polskiego. Przeciwnie, niech państwo się zastanowią,
Co by państwo, jaką politykę by państwo prowadzili, gdyby każdy z was był niemieckim kanclerzem? No przecież nie taką, która by tu pozwalała na pojawienie się jakiegoś zalążka siły. Przeciwnie, tam gdzie taka groźba by się pojawiała, natychmiast trzeba by było to likwidować. No i więc nie dziwmy się, że tak robią, ale robią tak, dlatego że my im na to pozwalamy. Przecież gdzie indziej w krajach poważnych agentura idzie na powróz. A u nas, to jakby któryś nawet się sam powiesił, to zaraz był Boże, co to za krzywda mu się stała i tak dalej. Do tego doszło, że nawet przywódcy duchowi, biskupi nie widzą nic złego w tym, że ich kolegami są konfidenci. No to co? Do czego to można doprowadzić? Także, ale my na to pozwalamy. My się z tym godzimy. I dopóki się będziemy godzić, to tak będzie. Ja mam pytanie dotyczące kwestii żydowskiej, że tak bym powiedziała, a dokładnie roszczeń majątkowych Żydów. Tak, trzeciego fortepianu, a dokładnie tego, że chcą od nas uzyskać 65 miliardów dolarów, tak, jak pan wspomniał. I przez to w naszym państwie mogłoby zajść taka sytuacja, że po prostu narodziłaby się jakby rasa panów, która by rządziłaby po prostu tym tubylczym narodem, czyli nami Polakami. I w takim razie jest to, wnioskuję z tego, że doszłoby do tego, że po prostu Polska stałaby się na swój sposób enklawą żydowską. I jak byśmy mogli temu zaradzić jako młode pokolenie i co możemy zrobić w takiej sytuacji? No, proszę pani, pan ten izraelski prezydent, który przyjechał do Warszawy na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich, w wypowiedzi, jeszcze przed przyjazdem, wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, powiedział wprawdzie, że ta kwestia to nie jest najważniejsza obecnie w stosunkach z Polską, ale on będzie na ten temat prowadził rozmowy. I powiedział tak. Znam stanowisko polskich władz w tej sprawie, ale pamiętam też o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Otóż wydaje mi się, że jeśli państwo jakieś spotkania odbywacie, zwłaszcza z udziałem takich działaczy partyjnych, parlamentarzystów, to znaczy posłów albo nawet liderów partii tam, to warto ich zapytać. Kto i jakie obietnice w czyim imieniu złożył i jakie umowy podpisał, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, bo dzisiaj wszyscy się nam podlizują, a izraelski prezydent powiedział coś, co jest niepokojące, że ktoś tu jakieś obietnice złożył, jakieś umowy podpisał. Diabli wiedzą jakie, tego nikt nie wie, tego opinia publiczna nie wie, a powinna wiedzieć, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli chodzi o tę kwotę, to nie tylko ja to mówię. Znacznie większy ciężar gatunkowy ma to, co mówi były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Shavar Weiss. On ten szacunek potwierdził. On ten szacunek potwierdził w takim artykule w Rzeczypospolitej kilka lat temu. Także to nie jest tak, że ja sobie to wysysam z palca. Te szacunki są potwierdzone, więc myślę, że pan dr Weiss wie, co mówi. Warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Otóż te roszczenia dotyczą tak zwanego mienia bezspadkowego. To znaczy mienia, co do którego nie ma żadnych pretendentów, którzy by mieli jakieś uprawnienie ważne do tego, ważne w świetle prawa polskiego. Naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby polskie władze stworzyły taką podstawę prawną. No i właśnie nie wiem, jakie obietnice i jakie umowy zostały tutaj zawarte i poczynione. To można zrobić już dzisiaj, wypytać ich wszystkich. A w perspektywie wymusić, znaczy dokonać zmiany układu sił na politycznej scenie, bo Tymi to daleko już nie zajedziemy, to jedziemy po prostu w przepaść. To jest, nic dobrego z tego nie wyniknie.
poza jakimiś takimi przekomarzeniami, bo teraz pan Donald Tusk zszedł panu prezesowi Kaczyńskiemu z linii strzału, no to się zaczynają o taka coś w rodzaju dyplomacji ping-pongowej między panią Kopacz a prezesem Kaczyńskim się zaczyna.